żadnych braw, tylko sobie tak, jakbym był zamożny, to bym was wszystkich zaprosił do takiej kuchni właśnie. I tam byśmy sobie codziennie bym. I zwroty kosztów podróży. Byłyby, wiesz, każdy by się zgłaszał potem do mojej automatycznej sekretarki. Zaraz przekręty by się zaczęły. A ja jeszcze mam pytanie. Każdy by nagle mieszkał dalej. Jureczku, a czy harmonikę ustą też trzymasz odwrotnie? Jak od gitary? Nie, słuchajcie, ja generalnie, tak, no to też można, generalnie to już od kiedy poznałem Kwiatka, czyli ten co gra ze mną, on gra, Andrzej zresztą, tak, Andrzej też właśnie i właśnie w niedzielę, zaraz po twoich tych, w nocy wyjeżdżam na Andrzejki do Andrzeja, no bo, znaczy on gra na akordeonie i tak. W sumie już nie muszę używać harmoniki. Gra też na perkusji jednocześnie nóżkami. Także fajnie jest, żeby jak się zepsuje kran, żeby samemu nie naprawiać, tylko żeby zaprosić tego, jak on się nazywa. Hydraulika, o właśnie. Kranowego i żeby naprawił, żeby dać. No, to tak jest najlepiej. Słuchajcie, no to pogadajmy sobie coś. No było no coś takiego. Nie wywołujmy właśnie teraz. Może włóczy peron? Tak. O, no mogę coś tam jeszcze zagrać. To może ten... A, widzisz, Ania wie.